8 tygodni ciężko trenowali, teraz trochę zabawy w piłkę nożną, a od poniedziałku w hali Arena pięściarze Lechmy PKB Poznań rozpoczną walkę o medale indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów. Igor Jakubowski po wyleczeniu kontuzji ręki liczy na triumf w kategorii do 81 kg. Cztery walki trzeba wygrać, ale myślę, że jest cel do zdobycia bez żadnego problemu, tym bardziej, że jestem dobrze przygotowany. Drużyna Lechmy PKB Poznań wygrała wszystkie tegoroczne turnieje Grand Prix w Pile, Gliwicach, Karlinie oraz w Wałczu i jest głównym faworytem 83. Mistrzostw Kraju. Każdy klub z Polski chce walczyć z nami, chce pokazać, że są lepsi od nas, no a my bronimy po raz 9 tytułu najlepszej drużyny na indywidualnych Mistrzostwach Polski. W hali Arena walczyć będzie 152 zawodników z 56 klubów. Wystąpią wszyscy najlepsi zawodnicy aktualni z Polski i myślimy, że będzie wiele, jesteśmy nawet przekonani, że będzie wiele walk bardzo silnych, bardzo mocnych. Oprócz 13 zawodników Lechmy PKB Poznań, Wielkopolskę podczas Mistrzostw Kraju reprezentować będą także Mariusz Piasecki z Zagłębia Konin, Dawid Michelus z Sokoła Piła, Tomasz Duszak z klubu Junior Box Poznań i Przemysław Bartkowiak z Boksu Poznań. Mistrzostwa rozpoczną się w poniedziałek o 11, a walki finałowe w czwartek o 17.